Tutaj mamy znanego Ursusa C325 kolegi z Retro Traktora. No niestety podczas jazdy widać wypadło szkło. No niestety one są takie, że trzeba po prostu by je jakoś zabezpieczyć. Sam nie mam w tej chwili pomysłu, jak to zrobić. Tutaj te śrubki są, w tamtym nie ma, ale to jest wszystko ten. No co, ładny szperaż tutaj, bardzo no widać, że nowy, ale ewentualnie odrestaurowany. Szkło od Ursusa C340, ale ogólnie bardzo ładna rzecz. Kierunkowskazy, fajna sprawa. Zegary, proszę ja Was, no nawet powiem szczerze, jestem pod wrażeniem, oryginalny zegar wody, no to jest coś, to jest rzadkość. Przypatrzcie się, jak on wygląda. Naprawdę, naprawdę świetna rzecz. Bardzo ładnie ciągnik odremontowany. Tabliczki, słuchajcie, tutaj już są ponabijane, nowe, ale to w niczym nie przeszkadza. Ogólnie ciągnik bardzo ładny. O, tutaj mamy kolejnych uczestników zlotu. Zetor 25 na dziwnie dużych kołach, zaraz do niego podejdziemy. Ale skończmy jeszcze tutaj, słuchajcie, znaczek. Znaczek na masce to jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz, ponieważ one były posrebrzane, to jest prawdziwe srebro i tak były wykonane. Widać, że tutaj właściciel przyłożył do tego uwagę, aby go nie piaskować i nie wyciągnąć mosiądzu na wierzch, ale zostawić go w srebrze. Świetny pomysł, świetna rzecz. Także bardzo, bardzo ładnie wyremontowany ciągnik. Troszeczkę tutaj, wiadomo, to trzeba wiele pracy w niego włożyć, żeby on funkcjonował, żeby nic nie ciekło, ale takie to były maszyny po prostu. On podczas pracy będzie musiał po prostu oddać trochę oleju i na to właściwie nie mamy żadnego wpływu. To takie rzeczy się zdarzają podczas pracy, słuchajcie, to jest normalne, ale ogólnie widać, że starano się tutaj ciągnik w oryginale.